Szymon Taksi z Łotuwa na pierwszej gali FFF. Powiedz, co ty tutaj robisz? Chciałem zobaczyć tą pierwszą historyczną galę. Potem będę mógł się chwalić, że widziałem, jak to się wszystko zaczynało. A jak twoja kariera, powiedz, po tym fame, który ja widziałem ostatnio po trójce? Ja kilka karier jednocześnie toczę. Opowiadaj. Musisz sprecyzować, o którą dokładnie karierę ci chodzi. MMA, no oczywiście, no jesteśmy karierę MMA. Ja to bardziej bym nazywał przygodą MMA. Nadal trenuję, ale tak już dla samego siebie. No i nie ukrywam, że chciałbym jeszcze ponownie przeżyć podobną przygodę. Na razie nie mam żadnej propozycji, ale jestem gotów na wyzwania. A, czyli okej. Okay. Czy jakby jest w zawieszeniu, nie ma, że zrobiłeś, skończyłeś, do widzenia, miałem przygodę, przeżyłem, nie chcę więcej do tego wracać, tylko jesteś otwarty na propozycje. Oczywiście, no to... Ta zabawa w MMA dała mi tyle korzyści i złapałem taką fajną zajawkę, że nie poprzestałem tylko na tej walce, nadal trenuję. Wciąż jestem zawodnikiem Fame MMA i liczę na to, że na przykład na kolejnej edycji tak dostanę propozycję walki. A powiedz mi, ty podpisałeś kontrakt na więcej walk, czy to był jednorazowy na jedną walkę? To jest kontrakt na jedną walkę, ale on obowiązuje przez dłuższy okres czasu. Ja nadal jestem zawodnikiem Fame MMA. Tak? Teraz zapytam cię o te trudne sprawy związane z twoim zawodem taksówkowym. No właśnie, dalej się kłócisz z taksówkarzami u siebie? Tak, Szymon, lat 31, dalej się kłóci z taksówkarzami. Nie. Zablokowany czarny pasek na oczach, żeby... I tak, bransoletki, nie. Już mam, w Szczecinie mam spokój. Tam jak zobaczyli moją ostatnią walkę, już boją się zadzierać, tak. Pogryziesz im karoserię. Więc mogę sobie spokojnie jeździć po wszystkich rewirach, pod każdym klubem nocnym i nic się nie ja zrobią. Jestem zadowolony, klienci są zadowoleni. Więc... To teraz będziesz uberowców bił, czy co? Słuchaj, ja nigdy nikogo nie biłem, to są tylko pomówienia. No chyba, że bonusa, nie? A, no tak. Ale to chciałbyś wrócić na przykład do walki, do rewanżu z bonusem? I są takie pomysły. Ja wyrażam taką chęć, tylko Piotrek musi się bardzo dobrze przygotować. Oglądam jego media społecznościowe, wiem, że teraz jest na takim porządnym obozie przygotowawczym, więc jeżeli będzie taki pomysł włodarzy, czemu nie? Ja jestem chętny na takie wyzwanie. Rozumiem. Powiedz mi, bo powiedziałeś, że kilka rzeczy na raz ciągniesz. Pochwalisz się, co jeszcze tam jest u ciebie na tapecie teraz? No dom, rodzina, kredyt, leasing, tak. Zabawa w YouTube'a. Kilka jakichś takich nowych projektów, pomysłów na serię. Także to, że jestem tutaj, to także jest taką serią na moim kanale, ponieważ zyskałem bardzo dużo widzów, którzy zaczęli się interesować tym, co robisz. Tak, tym, co robię, konkretnie właśnie walkami MMA, freak fightami. Dlatego przyjechałem tutaj jako gość na akredytację medialną. Nie jestem tutaj żadnym szpiegiem. Zobaczcie, taką samą mam. Wow! Taką samą mam bransoletkę. Po prostu chcę dla swoich widzów na moim kanale zrobić relacje. Poprzednio byłem na KSW na Ergo Arenie. Także niesamowite wrażenia. To teraz wiesz, co musisz zrobić? Teraz musisz zacząć chodzić na pokazy mody największych polskich projektantów. Tak po moim stroju wnioskujesz? Kurde. Nie, no to oni by cię ubrali, przecież jesteś mega fame teraz, wiesz, nie, no gość. Ja mam swoją stylówę, koszula w kratę, kamizela, wiesz, sandały, skarpetki, nie, tak zwane sandalety. Sandalety. Tak. Pierwszy słyszę, ale okej. Okay. No i po prostu ja kreuję nowe trendy. No tak, no trendsetter, proszę, nowy trendsetter. Masz na Instagramie konto? Oczywiście. 47 tysięcy już. Dobra, dziękuję bardzo.